Uwaga! Dzisiaj przed Wami wielkie wyzwanie. Wszyscy macie udać się na tajemniczą wyspę, która aż do dnia dzisiejszego pozostała nieodkryta. Legenda głosi, że na niej znajdują się różne ukryte skarby i gdyby trafił na nią ktoś z zamiarem wykradzenia tych skarbów, mogłoby to spowodować katastrofalne konsekwencje. Wyspa miałaby zatonąć. Przekonamy się, czy Wasz zespół śmiałków jako pierwszy przekroczy granicę wyspy i zdobędzie ukryte w niej skarby. Przypominam, że jeśli nie wykonacie chociaż jednego zadania, to wyspa zatonie, a Wasza misja zakończy się porażką. Jesteście zespołem marynarzy poszukujących ukrytych skarbów na tajemniczej wyspie i tylko dzięki waszej współpracy możecie powstrzymać wyspę przed zatonięciem. Silny sztorm na morzu zniszczył brakujące liczby. Zadaniem waszym jest uzupełnić graf, aby móc płynąć dalej. Jesteście już w zamku, aby przejść przez pierwszą salę musicie odgadnąć liczby, które kryją się pod literami A, B, C i D. Jesteście już w wielkiej sali. Na ścianie jest wielka gwiazda o 5 ramionach skierowanych w stronę 5 drzwi. Tylko przez jedne drzwi można przejść bezpiecznie, pozostałe prowadzą do jaskini smoka o 7 głowach. Drzwi właściwie oznaczone są ułamkiem różniącym się od pozostałych. Aby go odnaleźć, należy go zapisać w postaci ułamka nieskracalnego. Jesteście coraz bliżej skarbu. Znajdujecie się teraz w komnacie, gdzie jest 4 drzwi. Tylko jedne drzwi prowadzą do podziemia, gdzie znajduje się skarb. Są to drzwi, na których jest najmniejsza liczba. Wskaż na właściwe drzwi. Pozostałe drzwi prowadzą donikąd albo do przepaści.
przeszliście szczęśliwie przez kolejne drzwi. Jesteście już głęboko pod ziemią. Tutaj w sejfie jest ukryty skarb. Aby go otworzyć, należy znaleźć kod czterocyfrowy, który otworzy skrytkę. Teraz musicie dostać się do przystani odkrywców i stamtąd uciec, zanim wyspa pogrąży się w odmętach otchłani morskiej. Brawo! Dzięki współpracy wszystkich uczestników tej wyprawy jako pierwsi przekroczyliście granice wyspy i zdobyliście ukryte w niej skarby.